Vladimir versus Warwick. Ostatnio ten matchup na Górnej Alei jest dosyć popularny, ale jak on wygląda i kto go wygrywa, tą sytuację zanalizujmy teraz. Generalnie przebieg tego starcia jest dosyć złożony. Z jednej strony masz potężnego, wysokiego, zasięgowego Drakule, który wraz z przebiegiem rozgrywki nabiera na sile i w późniejszych fazach bywa niepowstrzymany. Z drugiej strony masz niskiego wilkołaka z lasu, który leczy się jak pany i choć ciężko jest mu dojść do przeciwnika, to jak już się do niego dobierze i rozpędzi, to naprawdę solidnie kąsa. Jedyny problem jaki z nim jest, to że im dłużej trwa gra, tym większe są problemy z tlenem i ciężej mu jest cokolwiek zrobić, bo Vladimir po prostu go outskaluje. Ale zanim sami zbadamy temat, sprawdźmy co mają do powiedzenia na ten temat eksperci. Siemanko Arkwell, kto wygrywa matchup Warwick versus Vladimir? No nie, no to na pewno Warwick, kolego. Kto wygrywa matchup, Warwick czy Vladimir? W lejcie Vladimir, ogólnie jak Vlad będzie grał safe, to Vladek wygra. Full late game Vladek też wygra. Yo man, who wins Vlad versus Warwick on top? I don't know, it's volatile. No i teraz wszystko jasne. Jak zwykle rabini jednogłośnie podjęli decyzję, więc teraz my przejdźmy i zobaczmy, o co tak naprawdę tutaj chodzi. No i na samym początku powiedzmy jeszcze o ważnej zasadzie w tym matchupie. Jest to męskie starcie, jeden na jeden w oktagonie, dżunglerów tutaj nie ma, dżunglerzy są AF i nie wnikają w to, co tu się dzieje. Więc na starcie Vladimirem trzeba uważać, żeby na początku, na pierwszym levelu nie dostać jakiegoś lucky puncha i nie umrzeć na pierwszym levelu. Warwick jest naprawdę dobry w cheezowaniu, więc tutaj trzeba uważać. Najlepiej po prostu mieć cały czas wizję na Warwicku, trzymać go na zasięg i nie dać mu wyskoczyć z żadnego winkla, żeby nas przypadkiem nie dojechał. Na pierwszym levelu możesz sprzedać Warwickowi parę luźnych punchy, ale one i tak nie zadają zbyt dużo obrażeń, a Warwick wszystko przyjmuje na gardę. A potem prędzej czy później i tak się z tego wyleczy. Więc tutaj raczej skupiłbym się na CS-owaniu. No i potem jak już mamy wystakowane Q na solidnego, prawego, sierpowego, no to wtedy po prostu bym szukał jakiegoś solidnego pierdolnięcia. Trzeba mieć też na uwadze, że Warwick ma playstyle dosyć zwierzęcy, więc bardzo często będzie po prostu w ciebie próbował wejść i czegoś poszukać. Level 2 Power Spike, więc tutaj musimy elegancko spróbować od niego uciec i dlatego mamy też Phase Rusha, żeby w razie czego móc go skajtować, albo potem jak już on ucieka, to go dogonić i sprzedać mu tego solidnego sierpa. Tutaj fajty bywają nieco wybuchowe i trzeba bardzo uważać, ale fajnie, żeby gdzieś tam trzymać tego wave'a w okolicach naszej części mapy, bo wtedy Warwickowi naprawdę ciężko coś zrobić, podejść, a my możemy grać w obrębie naszego towera, gdzie czujemy się dosyć bezpiecznie. I choć niby ma być bezpiecznie, no ten zwierzak cały czas może w nas skoczyć i spróbować zdajwować, ale taki dive zbyt dużo tutaj nie zmienia, bo jeden za jeden i mimo już umrzemy, bo atak po fleszu jak zwykle przechodzi, kochać Riot Games, to Wavig jest ok, bo Wavig jest po naszej stronie, mamy TPK i to teraz my możemy tutaj wrócić na linię, nie stracimy zbyt dużo creepów i powoli możemy przechodzić do tego momentu, gdzie my już nabieramy w siłę, a ten Warwiczek, no, powoli upada. Potem możemy zagrać na szybkim bounce backu, na spokojnie przepuszczać wave'a, nie dać Warwickowi podejść, crashujemy to w tower, recallujemy, kupujemy itemy, no i jesteśmy już w lepszej sytuacji. No i teraz jeszcze przez jakiś czas trzeba uważać, bo Warwick może zolinować Vladimira i może coś tutaj poszukać, ale póki tej szóstki nie ma, to możemy na spokojnie go kajtować, on z nas wchodzi, my prokujemy face rusha i koniec końców dogonimy go, walniemy ulepszone Q i to on straci tutaj trochę staminy. No i jak wave już jest w takim spadzie, to trzeba go po prostu dopuszować, doczekać do końca tej rundy, może potem zrecallować i może nawet parę tych punchy przyjąć na twarz, ale ważne po prostu, żeby była dobra nasza i dobrze ustawiony wavik. Jak już wave jest dopuszowany, to jest całkiem okej dla Vladimira, bo teraz po prostu robimy dokładnie to samo co wcześniej. Ping-pongujemy wave'a, gramy na bounce backu, dochodzimy do naszego power spike'a i chillujemy, więc tutaj Warwick ma bardzo małe okno, żeby jeszcze coś zrobić. No i pytanie, czy się tu zrecalluje, czy może coś przycizuje? No i teraz co można zrobić tym Warwickiem? Tutaj jest pewien problem, zaczynają się schody, ale warto posłuchać rady starszego kolegi i może jak ją zastosujemy, to będzie niezerowa szansa, że jakoś to odbijemy. No i teraz Warwick jest po recallu, ma zakupione itemy i on jest tutaj troszkę silniejszy. Próbuje wchodzić jak tutaj puncher jeden, drugi, trzeci na twarz. Coś tam jako tako to wygląda, ale no Vladimir też może skajtować. Ma te obrażenia, on tutaj bije to z powrotem i całkiem wyrównany jest tej tradzik. Ale do momentu ostatniego, gdy właśnie Warwick może rzucić R-kę, a tą R-kę nie jest tak prosto zdodżować, bo jak dostaniesz Fira, to możesz zawsze dostać follow-up z R-ki, jak zdodżujesz Fira z plamy, to potem dostajesz R-kę, a jak jesteś na melee range'u, to też można tak kliknąć R-kę, że trzeba praktycznie grać w W pod predict, więc nie jest to takie proste. No i tutaj te obrażenia są całkiem spore, healing jest całkiem spory, więc nie da się go zabić, jednak to on tutaj nas zabija. Ale czy to jest jakiś problem?
Oczywiście, że nie. Więc szybki powrót na linię i robimy dokładnie to samo. Bounce backujemy wave'a, potem cofamy i kupujemy teraz kluczowy przedmiot, który totalnie zmieni przebieg tego matchupu. Kupujemy Oblivion Orba, który teraz znacząco zmniejszy healing Warwicka i po naszych punchach on już nie będzie miał odpowiedniej staminy, żeby zregenerować trochę tlenu. Gra od bounce backu, od apelu do apelu śpiewu Hada, ale tutaj możemy troszkę zmienić ten przebieg. Bo jako, że z Vladimirem mamy dużo healingu, to możemy sobie pociągnąć creepy jak szefowie i przytrzymać wave'a tam, gdzie jest to dla nas korzystne, a nie do końca dla Warwicka. I tu już powoli wchodzimy w ten moment, gdzie całkiem mamy CDR-y, całkiem jest to szkół całkiem szybko i to my tutaj zaczynamy dyktować tempo. No i mimo, że tej HP zostało trochę stracone, to mimo wszystko i tak jedno, drugie, trzecie Q i HP wraca do fulla. No i tutaj jest ostatni moment, kiedy Warwick coś jeszcze może poddymić, więc instynkt zwierzęcy jest włączony, chowamy się w krzaku i wychodzimy i szukamy jakiegoś cheese'a. Raz, dwa, trzy, drugi autoatak, trzeci i nie siada, ale potem w drugie tempo, o co chodzi się tutaj, co się dzieje, no jest ta R-eczka trafiona, no i potem nie da się już przeżyć. Ale czy to coś zmienia? No, może jedna tej runda wygrana, ale nie liczy się runda, liczy się wojna i wszystkie te punkty, wszystkie puncze, no i potem finish w late game'ie. No jako, że Vladimir gra 0 cheezerki, 0 ignite'ów, tylko jest elegancko teleport, tepujemy na wave'a, dopuszczujemy go, bierzemy plate'a i potem co prawda wbiega w nas znowu rozwścieklony Warwick. Ale tutaj to już jest whatever, bo teraz to my już wygrywamy te fighty, mamy te CDR-y i po prostu go kajtujemy. Kite, raz, dwa, trzy. Potem parę Q-sków, parę punchy, no i ten finisher move jeszcze z Q i wysysamy plamą wszystkie jego ostatnie punkty zdrowia i to on tutaj upada po raz pierwszy. No i potem recallujemy i kupujemy Night Harvestera. To już jest ten moment, w którym szala zwycięstwa przechyla się w drugą stronę. Bo Vladimir oficjalnie zoutskalował i to co się teraz zacznie, no to już jest czysta masakracja. No i znowu Warwick szuka jakichś dziwnych cheese'ów, to jest coś co on tutaj cały czas robi, no to my już się nie boimy, bo my nie dość, że wygrywamy trade'a, to potem jeszcze zbyt szybko się healujemy do full HP. I tu już po prostu jest Q za Q, E za E, on co chwilę jest wypułkowany, wykajtowany, mamy dodatkowy movement speed Night Harvestera, naprawdę ciężko, że mu cokolwiek zrobić. I w tym momencie po prostu Vladimir może cały czas poszalać wave'a, cały czas do przodu i po prostu pod towerem. No i jako już tej runda dobiega końca, trzeba odpalić ostateczne combo, wlecieć na pełnej piździe i spróbować może jeszcze jakiegoś szybkiego knockoutu taktycznego, ale nie, to nic z tych rzeczy, no to jest po prostu już zbyt duża przewaga staminy. No i Vladimir parę solidnych punchy i Warwick upada, wygrywając tę walkę, wygrywając ten matchup i to on tutaj w późniejszej fazie totalnie dominuje i wygrywa. Prawda, może nie aż takim solidnym, jednogłośnym knockoutem, ale elegancko punktami. Gratuluję dla Vladimira, świetne starcie, świetny matchup, całkiem dobry dla niego i to on tutaj właśnie, i to właśnie on tutaj zasługuje na to zwycięstwo. Zwycięża! Maksymilian!